Drugi dzień matur upłynął pod znakiem cyfr i obliczeń. Maturzyści zmagali się dziś z matematyką na poziomie podstawowym. To egzamin obowiązkowy. Na rozwiązanie 35 zadań maturzyści mieli 170 minut. 28 zadań było zamkniętych, czyli takich, w których uczeń wybiera jedną z czterech możliwych odpowiedzi. W pozostałych zdający sami musieli udzielić odpowiedzi i poprawnie zapisać sposób rozwiązywania. Z egzaminu z matematyki można uzyskać maksymalnie 45 punktów. Aby go zdać, trzeba zdobyć minimum 30%. Jutro maturzyści będą zmagać się z językiem obcym na poziomie podstawowym. Podobnie jak w zeszłym roku i dwa lata temu, abiturienci nie muszą przystępować do dwóch obowiązkowych w latach ubiegłych egzaminów ustnych z języka polskiego i z języka obcego.